Siemaneczko, z tej strony WB Szakal. Niektóre osoby mówiły, żebym trochę lepiej zaczął nagrywać, więc tym razem nie polecieliśmy na szybkie nagrywanie, tylko po lewej stronie mam oświetlenie, specjalną lampę oświetleniową. Telefon, którym nagrywam, stoi na specjalnym stojaku, żeby nie było żadnych anomalii. I co tu wam chcę przedstawić? A więc chcę wam przedstawić klimator firmy Hoffen. Mam nadzieję, że instrukcję włożyłem do pudełka. A jednak nie włożyłem do pudełka, więc muszę iść po instrukcję, także poczekajcie z 2 minutki dosłownie. A więc wróciliśmy do instrukcji, o której mówiłem, więc to jest klimator firmy Hoffen XB-LF001. Mamy instrukcję obsługi, co w niej piszą, już wam mówię. Później wam włączę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Mniej więcej pokażę na instrukcji, co jak pisze. O, może pod światło będzie lepiej widać. O. Dobra, to sobie przeczytacie. Przypowiedzcie film i sobie przeczytacie na spokojnie. I instrukcję jego czyszczenia. Dobra, i to by było na tyle. Nasz klimator Hoffen w języku angielskim się nazywa Air Cooler XB-LF001. Instrukcję już wam przedstawiłem, to mniejsza. Pudełko było tutaj, macie klimator, przesunę może trochę. Tu macie pudełko od klimatora, a tu macie klimator. I dobra, teraz przechodzimy do klimatora. Pokażę wam, gdzie jest woda. Tu w tym miejscu macie poziom wody. Widzicie zresztą, jak się porusza. Dobra, teraz włączymy. U góry mamy włącznik, a dokładniej tutaj. Już jest podłączony pod powerbank klimator, żeby wszystko było bezpiecznie. Chyba dobrze podłączyłem. A, powerbanka nie włączyłem, dobra. O, włączyliśmy. Tutaj nam się dioda pali, jak widzicie. Drugi stopień i trzeci stopień. Dobra. Włączyliśmy sobie trzeci stopień. Woda nam się nie wylała, czyli jest dobrze szczelny. Tu wlewamy wodę. O, dokładniej w tym miejscu sobie wlewamy wodę. Klimator już chodzi. I teraz odsuniemy go trochę. Mamy tutaj przygotowany papier, żeby pokazać wam, jak działa. Aha. Może kawałek mniejszy ubiemy. Albo weźmiemy jakoś tak, żeby było w miarę widać. Dobra. Oderwiemy mniejszy kawałek, żeby to na filmie. O. O, dobra. Mamy mniejszy kawałek, żeby nie zasłaniało całego klimatora nam. O. Dobra. Zmniejszymy teraz poziom wiania. Będziecie widzieć różnicę. Wyłączyliśmy, tak? Pierwszy stopień, drugi i trzeci. Dobra. I teraz przechodzimy do tyłu klimatora.
Tu mamy tył klimatora z wiatrakiem. Tutaj nam odchodzi ciepłe powietrze, a z przodu nam by... No wiadomo. Tutaj nam leci chłodne powietrze, a z tyłu przeciwieństwo chłodnego. Bardzo fajnie wieje. To mamy tak. I pokażę wam, w którym miejscu tu podłączamy. Tutaj podłączamy sobie kabel. I w zależności od tego, jak chcemy to podłączyć, czy chcemy to podłączyć do gniazdka, to przepinkę na ten, na USB, taką jak do telefonu macie, podpinacie sobie, podpinacie do gniazdka i możecie non-stop korzystać z podpiętego do gniazdka. Ja akurat korzystam z podpiętego do powerbanku, żeby było bezpieczne. Już na powerbanku ten klimator chodzi trzeci dzień z przerwami nocnymi, bo w nocy nie jest włączony. W nocy jest wyłączony, bo jest okno otwarte, bo jest chłodno, a w dzień chodzi klimator sobie w pokoju. Bardzo fajnie chodzi. To zamkniemy. Dobra, przejdziemy do meritum pod światło. O. Może wyłączymy teraz światło, zobaczymy. Tu wam chciałem pokazać właśnie, że jest światło. Widzicie różnicę? Także chciałem pokazać, że naprawdę użyłam specjalnej lampy, która stoi z lewej strony. Tak jak zresztą pokazywałem przed chwilką. Tu mamy poręczną rączkę. Teraz to już muszę podnieść, żebyście lepiej widzieli. I teraz wam pokażę od góry. Teraz trochę będzie majtało. Ale to już specjalnie. O. I teraz z bliska podejdziemy, żebyście widzieli mniej więcej wnętrze klimatora. O. Dobra. Aha. Wiem, że teraz będzie trochę majtało, dobra. Okej. Okay. O, ostrość próbuję złapać. Dobra, złapało ostrość i gitarka gra. A więc tak, trochę utrudnień, łapanie równości, żeby nie było ściemy, że używam specjalnej lampy, bo wam to pokazałem. A lampa stoi w tym miejscu, jak widać. Także trochę kulisów też przy okazji. No. Także piąteczka, pozdro. WB Szakal, osobiście polecam klimator Hofen z Biedronki. Bardzo fajnie działa, naprawdę zarąbiście. Będę musiał sobie dolać wody do niego. Ja to zaraz sobie doleję wody i ustawię w pokoju, włączę, no bo trochę ciepło się zrobiło, duszno, więc przydałoby się jednak z tego korzystać na bieżąco cały czas. Także piąteczka, pozdrowu Szakal i do zobaczenia w kolejnym odcinku z ciekawych elektronicznych gadżetów Piana.